Pani Starosto, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Panowie Wójtowie, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży. Te dziewiąte targi, które odbywają się w Żarach, wpisały się w kalendarz roku szkolnego i dobrze, bo one mają swoje znaczenie, mają swoją wymowę. Z jednej strony ma się okazję poznać ofertę kształcenia na poziomie powiatu żarskiego, z drugiej strony na tych targach trzeba się pokazać, a jak trzeba pokazać, to najpierw trzeba to wypracować. To jest ten element motywujący chyba każdą szkołę powiatu żarskiego do tego, aby to coś naprawdę było godne pokazania i godne reklamy. I to mnie bardzo cieszy, dlatego że patrząc na osiągnięcia żarskich szkół, możemy coś z tych osiągnięć bardzo dumni. Chciałbym podziękować w tym miejscu panu staroście, radnym powiatu za wsparcie zadań edukacyjnych. To jest trudne zadanie, ale dla większości samorządów jest to prawdziwy fragment korku budżetowego, który, jeżeli jest dobrze skonsumowany, wszystkim smakuje, a żelaz smakuje wygodnie. Dziękuję za to, panie starosto. Panie kuratorze, panie burmistrzu, panie i panowie koleżanki samorządowcy, przyłączam się do powitania pana dyrektora. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Słowackiemu, panu adresem naszego samorządu powiatowego. Rzeczywiście wiemy, że edukacja to jest ten kierunek inwestowania, który jest najlepszy. Nie ma nic lepszego niż inwestycja w naszą przyszłość, młodzież, jej wiedzę i umiejętności. Szanowny panie kuratorze, panie burmistrzu, panie starosto, szanowni dyrektorzy, szanowni goście, droga młodzieży. Tak to już jest, że w życiu stale dokonujemy wyborów. Te wybory rzutują często na nasze dalsze losy. Droga młodzieży gimnazjów. I wy niebawem staniecie przed podjęciem bardzo ważnej decyzji, w jakiej szkole będziecie się dalej kształcić. Czy będziecie uczęszczać do takich szkół, które przygotowują was bezpośrednio do zawodu, który wybraliście, który sobie wymarzyliście, czy też w liceach ogólnokształcących, żeby swoją dalszą edukację odbywać potem na studiach wyższych, czego bardzo serdecznie wszystkim życzę bez względu na to, do jakiego typu szkoły będą uczęszczać. Dziewiąte targi edukacyjne w Żarskim uważamy za otwarte. We got the